Siema tu Wahacz. Naprawdę intrygująco na papierze wypada MGHS, czyli większy i aktualnie flagowy crossover tego chińskiego producenta, biorąc pod uwagę to, ile kosztuje i to, co ma oferować. Na tym filmie zweryfikuję, czy w prawdziwym świecie jest to naprawdę tak atrakcyjna propozycja na podstawie rozsądnie umiarkowanie skonfigurowanego egzemplarza. Przez umiarkowanie rozumiem środkową wersję wyposażeniową Excite, a także jedyny dostępny w tym modelu silnik 1.5 TGDI 162 konie mechaniczne, ale połączony z manualną skrzynią zamiast z automatem DCT. Oznacza to, że cena samochodu, jaki widzicie na tym filmie, to 109 500 zł, co jak na współczesne standardy jest naprawdę niską kwotą jak na model mający 461 cm długości i 187 cm szerokości, bo SUVy tych gabarytów przyzwyczaiły nas bardziej do cen oscylujących wyjściowo wokół 140-150 tysięcy złotych. MG jest jednak tańsze i też przyznam, że patrząc na jego nadwozie, wcale oszczędności na wyglądzie nie widzę, jak patrzę na przykład na srebrne klamki, czy też w innych miejscach sporo chromowanych elementów, czy też po prostu ładne linie nadwozia z na przykład groźnie wyglądającym przodem. Do tego w wersji Excite dostaje się standardowe dla tego modelu 17-calowe felgi i dopiero w topowej odmianie Exclusive można liczyć na 18-calowe obręcze, jednak są to jedyne zmiany wizualne wprowadzane przez wyższą półkę wyposażeniową. Lakier Metallic kosztuje 2250 zł i srebrny wybrany w egzemplarzu testowym jest moim zdaniem zbyt neutralny jak na nadwozie tego modelu, które pomimo tego, że jest ładne, to przez swoje obłe linie nie ma przesadnie indywidualnego, wyrazistego charakteru, tak jakby jego projektanci, czerpiąc ze sprawdzonych rozwiązań, chcieli przede wszystkim, aby samochód chociaż powiedzmy letnio podobał się możliwie dużej ilości osób. We wnętrzu MGHS też prezentuje się bez zarzutu ze swoimi obłymi i estetycznie komponującymi się liniami, po których nie widać moim zdaniem budżetowości i spokojnie mogłyby trafić do jakiegoś droższego modelu. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to na podszybiu zwraca uwagę daszek nad zegarami, który jest wykończony ekoskórą, częściowo perforowaną, co tworzy naprawdę ciekawy efekt wizualny. Na podszybiu więcej jest jednak bardziej standardowego, ale wciąż miękkiego i dobrze wyglądającego tworzywa, przyozdobionego wytłoczonymi szwami. Już prawdziwe nici spotkać można tutaj, ponieważ tutaj mamy też sporą wstawkę z ekoskóry. W od najwyższych partii drzwi jest miękko, spotkać też można na nich ekoskórę w sporych ilościach, tak samo jest na podłokietnikach, odpowiednio miękkich. Tutaj mamy estetyczny plastik, a w niższych częściach kokpitu gorzej wyglądający twardy, ale jest on w takich miejscach, że w ogóle praktycznie nie zwraca się na niego uwagi podczas użytkowania. Na tunelu środkowym nie ma jakichś zapychaczy w postaci fortepianowej czerni, jest oczywiście nieszczotkowany prawdziwy aluminium, ale tworzywo, które dobrze je imituje i naprawdę fajnie się to wszystko tutaj prezentuje. Boczki to on też jest oprzycie lekkie, jeśli chodzi o wykonanie detali, to jak działają, nie mam żadnych zastrzeżeń, przyjemnie to wszystko klika, jest precyzyjnie zmontowane. Nie ma też tutaj żadnych niepożądanych dźwięków i sposób wykonania potęguje jeszcze efekt, który tworzy design i który sprawia, że przebywając we wnętrzu HS-a, człowiek nie czuje się jak w aucie, w którym na jakości miano by oszczędzać i jest to aż zaskakująco wysoki poziom, jak na model za lekko ponad 100 tysięcy złotych. Elektroniczne zegary, pomimo słusznej przekątnej 12,3 cala, nie oferują dużej możliwości modyfikacji treści. Można zmieniać tylko to, co będzie na środku. Poza standardowymi komputerami mamy ciekawe wskazanie temperatury opon również, a nie tylko ich ciśnienia. Też jest stan naładowania akumulatora i to by było właściwie na tyle, ponieważ poza tym są tylko bardzo szczątkowe ustawienia. Karta jakichś awarii, których aktualnie nie ma i to by było na tyle, przez to, że te zegary mają odpowiednią przekątną. Tutaj na dole wszystkie informacje są umieszczone, te najważniejsze pod ręką. To jest ok, no ale można by się spodziewać czegoś więcej. Też w obszarze tego, że nie ma tutaj języka polskiego, komunikaty są po angielsku. Do obsługi zegarów służy krzyżak z prawej strony kierownicy, który ma sporo przycisków, biorąc pod uwagę skromną funkcjonalność tego zestawu wskaźników, ale w każdym razie sterowanie nim jest bardzo intuicyjne. Mamy też programowalny przycisk, można sobie jakąś funkcję ustawić. Z lewej strony jest obsługa systemu audio, telefonu. Bardzo wygodnie jest to wszystko zaprojektowane. Przyciski mają odpowiednią wielkość. Za kierownicą jest joystick do obsługi tempomatu, niewidoczny, więc trzeba się nauczyć jego działania, ale o standardowej ergonomicznej formie, więc nie jest to żaden problem. MG nie postawiło na unifikację oprogramowania w systemach inforozrywki w swoich modelach i pomimo tego, że mamy też tutaj 10-calowy ekran, jak w mniejszym
ZS-ie, to interfejs jest mocno odmienny w testowanym modelu. Mamy chociażby na ekranie dowolne widgety, które można sobie modyfikować, ale o ile jeszcze system audio ma jakąś tam użyteczność, tak na przykład klimatyzację można tylko właściwie włączać i wyłączać, więc jest to z grubsza bezużyteczne, tak samo jak moduł telefonu. Nawigacja to jest po prostu skrót bez żadnej możliwości wyświetlania mapy. Z boku mamy z kolei wygodny panel z przyciskami do przełączania się po najważniejszych modułach, co dzieje się szybko, szybciej niż w ZS-ie. Interfejs jest prosty, moim zdaniem te przyciski tutaj w niektórych miejscach są zbyt małe, biorąc pod uwagę przekątną ekranu. Można by to bez żadnych konsekwencji negatywnych powiększyć, ale w takich najważniejszych zastosowaniach nie jest źle. Mamy też całkiem sporo rzeczy związanych z działaniem samochodu, które można sobie tutaj dostroić, więc dobrze, że w tym miejscu akurat już język polski się znalazł, bo na zegarach no jest to większy problem taki wizerunkowy, że tam jest tylko po angielsku, no ale tutaj gdyby było wszystko po angielsku, no to już byłoby problematyczne dla części użytkowników, a tak nie jest źle. Ogólnie w tym systemie zdecydowanie jest pole do poprawy i dopracowania, ale w takich najważniejszych zastosowaniach moim zdaniem wypada ok. Poza jednym, w postaci sterowania klimatyzacją, ponieważ na fizycznych przyciskach mamy tylko odparowywanie szyb, aby zmienić cokolwiek innego, temperaturę, siłę nawiewu, czy też kierunek, trzeba wchodzić w menu ekranowe, które jest bardzo kiepsko zaprojektowane. Te ikonki są po bokach, są niewielkie, a tutaj taka ogromna przestrzeń się marnuje. Zupełnie tego nie rozumiem, bo ile jeszcze w telefonie, czy w systemie audio te mniejsze ikonki, no nie są wygodne, ale da się z tym żyć zdecydowanie. Tak dostrajanie czegoś podczas jazdy w tej klimatyzacji jest po prostu słabe i też żeby wrócić do poprzedniego ekranu, na przykład gdybyśmy mieli odpaloną nawigację, to nie ma tutaj żadnego przycisku wstecz, tylko trzeba wejść tutaj na ekran domowy i dopiero tą nawigację odpalić. Jest to naprawdę kiepsko zaprojektowane, ten przycisk w ogóle przejścia do ekranu domowego gdzieś powinien być tutaj wyróżniony, ponieważ tutaj się on trochę tak gubi w tych innych przyciskach, no ale jakiś wstecz tutaj wirtualny zdecydowanie powinien być, na pewno miejsce by się na niego znalazło. Brak przycisków wstecz dokuczać może też użytkownikom Android Auto czy Apple CarPlay, swoją drogą dostępny tylko po kablu, ponieważ gdy jest już odpalony ten interfejs smartfona, to też po zmianie temperatury trzeba przejść przez ten główny, żeby znowu się wyświetlił telefon. Jest to tak oczywiste, kiepskie rozwiązanie ergonomiczne, że aż trudno uwierzyć, że znalazło się ono w finalnej wersji oprogramowania. System ma też inne przypadłości, to znaczy gdy ktoś zadzwoni, przestaje działać fizyczny przycisk wejścia do ekranu głównego, a jako że innego nie ma, to jak odpali się na przykład menu klimatyzacji, to trzeba zakończyć rozmowę, aby móc z niego wyjść. Też pauzowanie muzyki granej przez Bluetooth przyciskiem na kierownicy czasami wyłączało ją tylko na kilka sekund, a później znowu zaczynała grać i dopiero naciśnięcie przycisku na ekranie było skuteczne, zatem nad oprogramowaniem MG musi jeszcze popracować. Na tunelu środkowym mamy schludnie ukrytą część z portami, są dwa USB-A, też jest złącze 12V, kolejne dwa USB są z tyłu, również w standardzie A, szkoda, chociaż jedno czy dwa w standardzie C byłyby tutaj wskazane. Prezentowane na filmie ekrany w kabinie HS-a oferowane są w każdej wersji bez dopłat, a w bazowej odmianie nazwanej standard, w standardzie, dostaje się też całkiem niezłą ilość wyposażenia, bo mógłbym z niego wymienić chociażby wszystkie przewidziane do tego modelu systemy bezpieczeństwa, wliczając w to monitorowanie ruchu poprzecznego, co u konkurencji zazwyczaj wymaga dopłaty, a jest bardzo przydatne. Ponadto mamy światła LED, czujnik zmierzchu i deszczu, czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą, dostęp bezkluczykowy czy klimatyzację manualną, zatem biorąc pod uwagę, że cennik samochodu startuje od 103 800 zł, jest naprawdę ok i spokojnie wersję standard można też rozpatrywać. Kwota ta jest jeszcze atrakcyjniejsza, jeśli doda się, że dostaje się za nią również silnik turbo doładowany benzynowy 1.5 TGDI o słusznej mocy 162 koni mechanicznych połączony z manualem. Wybór automatu wymaga zdecydowania się na testowaną wersję Excite, która jest droższa od standard o 5700 zł, a automatyczna skrzynia biegów podwyższa cenę o kolejne 5700, ale za te pieniądze nie dostaje się tylko samej przekładni, ale też trochę wyposażenia, bo wyłącznie z automatem występuje adaptacyjny tempomat z asystentem jazdy w korku, co w sumie zrozumiałe, bo z manualem te dodatki nie mają za bardzo sensu. Już mniej zrozumiałe jest dla mnie powiązanie z automatem obecności na pokładzie dwustrefowej automatycznej klimatyzacji. Już bez względu na przekładnię, w Excite dochodzą przeciemniane szyby, elektrochromatyczne lusterko, podgrzewane fotele wraz z elektryką tego kierowcy, czujniki parkowania również z przodu, czyli takie rzeczy, które fajnie mieć, ale bez których da się żyć.
Topowe Exclusive jest droższe o 7700 zł i tam już dochodzą te, powiedzmy, bajery, jak kamery 360 stopni, panoramiczny dach, nastrojowe oświetlenie kabiny albo sportowe fotele wykończone Alcantarą, czy też znowu powiązana tylko z automatem elektryka klapy bagażnika. Cennik MGHS jest prosty, bo poza półkami wyposażeniowymi nie ma żadnych pojedynczych opcji płatnych ekstra i taki totalny wypas to wciąż około 125 tysięcy zł, czyli kwota, z którą u zbliżonej gabarytowo konkurencji nie ma za bardzo czego szukać i w połączeniu z wysoką jakością wykonania robi to naprawdę wrażenie. Nie chcąc wydawać od razu całej kwoty na topowego HS-a, można wziąć go też w leasingu operacyjnym za 1618 zł netto miesięcznie i w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taką ratę uzyskuje się przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a wpisując kod Wahacz Free w uwagach do zamówienia na stronie, uzyskać można też podstawienie za darmo wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty na MG wraz z kodem do skopiowania znaleźć można w opisie filmu. Czas omówić, jak testowanym modelem się jeździ. Zacznę od silnika, czyli benzyny 1.5 TGDI. Według katalogu ma ono 162 konie mechaniczne i do 100 km na godzinę przyspiesza w czasie 9,9 sekundy. W realnych warunkach te wartości gwarantowały mi odpowiednią dynamikę, aby sprawnie się przemieszczać, jednak na oko dałbym tej jednostce napędowej trochę mniej koni niż sugerują dane. Na taką moją opinię wpływa głównie jej zachowanie na drogach szybkiego ruchu, bo od około 110-120 km na godzinę trzeba kręcić silnik powyżej 3000 obrotów, aby wycisnąć więcej dynamiki, a i tak wtedy nie ma specjalnie ostrych reakcji na wciskanie gazu. Wyższe obroty przy prędkościach do 100 km na godzinę pozwalają już na konkretniejsze przyspieszanie, a w mieście osiągi są bardziej niż wystarczające. Fakt jednak zostaje, że zrywność MGHS według mnie jest wciąż ok do normalnej jazdy, do której to auto zostało stworzone, bez względu na rodzaj drogi. Bardziej niż ok jednostka napędowa radzi sobie za to pod kątem kultury pracy, bo jej dźwięk jest wygładzony i nienachalny i nawet w trudnych warunkach, to znaczy gdy przyspieszałem od około 1400 obrotów na szóstce, nie pojawiały się wibracje czy niezdrowe dźwięki. Nie było wtedy też zbyt wiele ochoty do przyspieszania, ale elastyczność wciąż nie jest zła, bo auto dosyć płynnie i bez męczenia się zwiększa w takich warunkach prędkość i odżywa w okolicach 2000 obrotów. Na drogach szybkiego ruchu i jeździe z wyższymi obrotami silnik również nie zwraca na siebie akustycznie specjalnie uwagi. Sześciobiegowy manual, który został połączony z silnikiem w testowanym egzemplarzu, to dosyć specyficzna konstrukcja, bo zachowanie dźwigni z jej na przykład takimi sprężystymi reakcjami w pozycji zero, jak się ją lekko tylko ruszy bez wrzucania biegu, przypomina mi stare modele BMW, na przykład E39, bo gdy miałem kiedyś z nimi krótką styczność, to charakterystyka była podobna. W manualu MG dostaje się dodatkowo niejednorodny opór towarzyszący wrzucaniu biegów, bo czasami lewarek pracuje fajniej sprężyście, w lekko jakby sportowym stylu, ale czasami pojawiają się dodatkowe punkty oporu, które wymagają więcej siły, aby je przełamać i zwłaszcza dzieje się tak, gdy przełącza się pomiędzy jedynką i dwójką. Skrzynie nie haczy się wtedy i nie trzeba ponownie wbijać biegu, ale ten opór nie jest pożądany i zazwyczaj współczesne manuale oferują może bardziej, powiedzmy, mdłą, ale też przyjaźniejszą i mniej odczuwalnie mechaniczną charakterystykę, która w samochodzie takim jak MGHS, czyli bez żadnych sportowych aspiracji, jest moim zdaniem długoterminowo po prostu lepsza, zwłaszcza jak ktoś jeździ więcej po mieście. Dodatkowo w testowanym modelu mamy też trochę twardziej pracujący pedał sprzęgła, który jednak reaguje w dobrym miejscu i nie trzeba się bardziej pilnować, aby płynnie ruszać. To wszystko, o czym mówię, nie jest oczywiście przesadzone i testowanym HS-em mogłem normalnie jeździć, ale myśląc o wersji z manualem, warto brać te cechy pod uwagę. Przy 90 km na godzinę na zegarach mamy 2000 obrotów, przy 120 km na godzinę 2500 obrotów, a przy 140 km na godzinę 3000 obrotów, wszystkie te wartości mówię dla szóstego biegu, zatem nie są to obroty wymagające częstych redukcji podczas utrzymywania prędkości czy lekkiego przyspieszania. Pod kątem spalania silnik benzynowy podróżując po Warszawie potrzebował około 9 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wskazanie komputera oscylowało wokół 7-7,5 litra, na ekspresówkach 8,5 litra, a przy prędkościach autostradowych rosły do okolic 10 litrów, zatem w MGHS nie ma co liczyć na przesadne oszczędności przy dystrybutorze. Zaletą samochodu jest za to rozsądny rozmiarowo bak mieszczący 55 litrów. Wspominałem o braku sportowych aspiracji testowanego MG i wpływ na to ma jego układ kierowniczy, który jest bardzo neutralny.
ma on spory i dobrze dobrany opór, dzięki czemu jadąc w trasie auto zachowuje się przewidywalnie i trudno jest je zdestabilizować, tym bardziej, że mamy też tutaj wyraźne wygładzenie reakcji kół na ruchy kierownicą. Nie są one jednak jakieś nieprzyjemnie opóźnione, tylko po prostu mało gwałtowne i do relaksujących podróży taka charakterystyka sprawdza się moim zdaniem bez zarzutu i HS pod kątem sposobu prowadzenia nie ustępuje droższej konkurencji. Praca zawieszenia też daje tutaj radę, bo mamy dosyć miękką charakterystykę, ale nie jakoś bardzo, więc przechyły nadwozia podczas rozsądnej jazdy nie były dla mnie problemem. Auto całkiem skutecznie neutralizowało nierówności i w połączeniu z miękkimi fotelami zapewniało mi dobry komfort, taki, którego oczekiwałbym po SUV-ie tych rozmiarów. Fotele niestety są też pokryte ekoskórą, przez którą plecy mogą się nadmiernie pocić, u mnie tak było, a wcale w upału nie jeździłem. Podczas jazdy nie spodobało mi się też umieszczenie światełek sygnalizujących pojazd w martwym polu, bo są one tak dyskretne, że zazwyczaj po prostu patrząc w lusterko nie zwracałem na nie uwagi. W testowanym MG siedzi się dosyć wysoko, dzięki czemu maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Fakt, że niespecjalnie ona opada, jeszcze poprawia sytuację i wyczucie przednich krańców nadwozia, gdy się patrzy do przodu. Problematyczny jest jednak ten obszar, ponieważ frontowa szyba nie jest jakoś specjalnie wysoko poprowadzona. Mamy też bardzo masywną sekcję czujników oraz lusterko, co powoduje, że gdy się patrzy przed siebie, to tutaj zdecydowanie zbyt duża, niż bym wolał. Część pola widzenia jest przez te elementy zasłaniana. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej nie jest źle, to znaczy słupek jest nawet pomimo obecności dodatkowej szybki, dosyć masywny, ale bez dramatu tylna szyba kończy się umiarkowanie wysoko. Jest też sporych rozmiarów. Kamera cofania w HS-ie oferuje kiepską szczegółowość obrazu, ale i tak ogólna jakość jest wciąż w pełni używalna. Bardziej przeszkadza mi to, że obiektyw skierowany jest za bardzo do dołu. Warto z plusów zwrócić uwagę na bardzo dobrą płynność, jeśli chodzi o czujniki parkowania. Te ich wskazania są z prawej strony, co możecie dostrzec przez to, że jeden z tych czujników zwariował i pokazuje nieistniejące przeszkody, co pokazało mi z kolei pewien problem z brakiem jednego fizycznego przycisku do wyłączania tych czujników gdzieś tutaj, na przykład na tunelu środkowym, ponieważ te pikania pojawiają się nawet, gdy się wrzuci bieg na luz i zanim się nie zacznie jakoś jechać bardziej konkretnie do przodu, to cały czas ten samochód pika i bywa to dokuczające, gdy się na przykład zajmie miejsce parkingowe i od razu nie wyłączy silnika. Brak wyboru trybów jazdy sprawia, że podczas manewrowania z niskimi prędkościami w MG HS dostaje się również trochę większy opór stawiany przez kierownicę, co pozbawia to auto jakichś żwawych reakcji typowych dla mieszczuchów, ale w modelu mającym jednak ponad 4,5 metra długości nie jest to moim zdaniem zarzut. Najważniejsze jest to, że wspomaganie wciąż daje radę i samochodem można bez wysiłku manewrować. Większym problemem jest moim zdaniem zwrotność, bo HS ma naprawdę kiepską średnicę zawracania, porównywalną z dłuższymi to 20-30 cm modelami i to może czasami utrudniać życie. No i dochodzi jeszcze kwestia skrzyni i sprzęgła i przez ich charakterystykę, o której już mówiłem, użytkując HS głównie w mieście, rozważałbym poważnie dołożenie pieniędzy do automatu, przy czym wciąż z manualem oczywiście da się jeździć w terenie zabudowanym, tylko mniej relaksująco. W kabinie testowanego HS-a nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały. Powoduje to, że mamy tutaj bardzo neutralne podejście do tematu, bez żadnych wodotrysków, ale pod kątem czytelności jest to rozwiązanie ok, ponieważ ta biel jest przejrzysta, no i też wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Nie jestem fanem tylko tego, że o ile zegary można odpowiednio przyciemnić i nie rażą one w oczy, tak ekran środkowy już trochę to robi, to znaczy nie ma dramatu, ponieważ ten interfejs generalnie jest utrzymany w ciemnej tonacji, no ale wciąż trochę to dokucza i wolałbym, aby ten wyświetlacz mógł być ciemniejszy. Przednie światła w MG HS zostały wykonane w technologii LED i mają przyjemnie według mnie prezentujący się kształt i też całkiem wyrazisty, z ulokowanymi niżej na zderzakach kierunkowskazami. Diody obecne są też w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu również prawie całe oświetlenie, z wyjątkiem tablicy rejestracyjnej, jest o nie oparte i pod kątem projektu ta część nadwozia wypada moim zdaniem najlepiej, a samochód jako całość robi w tym obszarze naprawdę dobre wrażenie.
LEDy w testowanym modelu umieszczone zostały w odgłośnikach i z tego co patrzyłem na zdjęciach wersji Exclusive, to w każdej odmianie dostaje się takie samo rozwiązanie i jest to rozczarowujące, biorąc pod uwagę, że w tańszym ZS-ie mamy lepsze światła soczewkowe. Tutaj dostaje się mniej zaawansowane rozwiązanie, które skutkuje przeciętną poziomą precyzją odcinania strefy jasnej od ciemnej. Na szczęście nieźle wypada moc świecenia. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest okazale, ponieważ nawet konkretnie się prostując, od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, została wyposażona w rozkładany podłokietnik i to nie byle jaki, ponieważ tak wykonanych i też tak zaawansowanych konstrukcji na tej półce cenowej u konkurencji ja nie spotkałem. Tylna kanapa oferuje też możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia, nie w jakimś bardzo dużym zakresie, takim jak widzicie. Bagażnik testowanego modelu ma 448 litrów pojemności, dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Z praktycznych dodatków po bokach znaleźć można jedynie z prawej strony niewielki schowek w nadkolu. Pod podłogą znajduje się w testowanym egzemplarzu duża dodatkowa przestrzeń z przeznaczeniem na dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1454 litry. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, MG HS to po prostu dobry samochód, który poza niedopracowanymi i irytującymi czasami multimediami nie różni się za bardzo od znacznie droższej nieraz konkurencji i jest to moim zdaniem najlepszy komplement, jaki mogę mu powiedzieć. Nie jest to też auto wybitne i mogłoby na przykład mniej palić, ale też takie, które trzyma ogólny solidny poziom i które wygodnie i bezstresowo dowiezie do celu. I też muszę przyznać, że tak jak w mniejszym ZS-ie czułem bardziej cięcia kosztów, tak tutaj już w naprawdę niewielkim stopniu, a w kwestii jakości wykonania testowany model wręcz się wyróżnia. Pewnym znakiem zapytania jest długoterminowa bezawaryjność tego samochodu, czy to ile marka będzie chciała być obecna na naszym rynku, ale w chwili obecnej po przejechaniu ponad 500 km HS-a postrzegam za auto, które nie ma się czego wstydzić, rywalizując ze znacznie droższą konkurencją i jeszcze na przykład rok temu nie uwierzyłbym, że można na rynek wrzucić tak dobrego SUV-a tych rozmiarów w tak niskiej cenie. I to wszystko, co przygotowałem o MG HS. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlease Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!